na scenę zapraszamy Kingę Nowakowską, która jest mentorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, a w ogóle dyrektorem operacyjnym Capital Park, właścicielką różnych restauracji, biobazaru, ale też prezes Complex One Fund. Kinga, opowiedz swoją historię. Brawa dla Kingi. Dzień dobry. Z góry przepraszam za mój głos, ale to albo tak, albo w ogóle, więc będę troszkę skrzypić. Nazywam się Kinga Nowakowska, jestem prezeską Black Swan Fund. To jest fundusz, który organizuje finansowanie i finansuje startupy kobiece. Mamy za sobą 3 inwestycje. Liczymy na następne, liczymy, że wśród Was tutaj są perełki, które powoli wykiełkują i które będą potrzebowały kapitału na dalszy rozwój, a my będziemy miały przyjemność bycia częścią Waszego sukcesu. Zostałam poproszona o to, żeby powiedzieć, jak do tego doszło, że tu przed Wami stoję i jakie miałam relacje z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet. Czyli krótko o momentach dużych zmian w moim życiu, o tych momentach przełomowych. Zacznę od tego, że jakby ukształtował mnie sport. W młodości byłam zawodową tenisistką, wiązałam z tym duże nadzieje. I sport nauczył mnie rzeczy podstawowej, którą do dzisiaj czerpię w biznesie i każdego dnia korzystam z tego doświadczenia. Kiedy się uprawia zawodowo sport, to bardzo szybko okazuje się, że jednego dnia odnosi się ogromny sukces, powołują cię do kadry, jesteś po prostu gwiazdą i nadzieją przyszłości, a drugiego dnia zagrasz słaby mecz, jesteś beznadziejna, nic już z ciebie nie będzie. I lekcja, która płynie, jest taka, że żadna z tych sytuacji nie jest definitywna, żadna z tych sytuacji nie jest ostateczna, ale zawsze następnego dnia jest trening. I tą mądrość, którą wzięłam z moich doświadczeń sportowych, wykorzystuję do dzisiaj i do dzisiaj pomaga mi w trudnych momentach. Moja kariera zawodowa zaczęła się właściwie 10 dni po maturze, kiedy to zorientowałam się już, że raczej Martyną Navratilową nie zostanę i należałoby przygotować jakiś plan alternatywny. Spakowałam się więc i wyjechałam próbować szczęścia w Paryżu. W Paryżu byłam nielegalną emigrantką. Przez kilka lat wykonywałam najróżniejsze zawody. Nie miałam karty pobytu, nie miałam mieszkania, nie miałam pieniędzy. Właściwie nie miałam nic, nie miałam pozwolenia na pracę. Ale pojechałam tam do znajomej mojej mamy, do takiej cioci, jak to się u nas nazywało. I ta mamy znajoma nigdy mi w niczym nie pomogła, nigdy mi niczego nie podpowiedziała. Ale z uporem maniaka każdego wieczoru zadawała mi to same pytanie. Pytała mnie, co dziś zrobiłaś na poprawę twojej sytuacji. Nienawidziłam tego pytania szczerze, ponieważ z reguły nie zrobiłam absolutnie nic. I w związku z tym ona mnie tylko dołowała i stresowała. Ale po 2 miesiącach ciocia się spakowała i wyjechała do Londynu, a ja już zostałam w Paryżu zupełnie sama. I zorientowałam się, że jak nie zacznę sobie sama zadawać tego pytania codziennie, to do niczego nie dojdę. I tutaj przypomina mi się takie zdanie, które usłyszałam wiele lat później, która się świetnie wpisuje w tą mądrość. Mianowicie, opowiadając tą historię, pewien kolega powiedział mi, bo wiesz jak to jest, nawet ślepej kurze trafi się ziarno, tylko musi dziobać. W związku z tym... No więc te lata w Paryżu były dla mnie bardzo trudne na początku. I musiałam rozwiązywać wiele sytuacji. Przez pierwszy rok przeprowadziłam się 9 razy. Tak jak powiedziałam, byłam sprzątaczką, funkcja, z której mnie permanentnie wywalali. Wyprowadzałam psy na spacer, byłam kelnerką w Pizzy Hut, dawałam lekcje tenisa, opiekowałam się dziećmi. No słowem, robiłam wszystko, co się dało, żeby przeżyć ten trudny moment. A był on na tyle trudny, że do dzisiaj mam wspomnienia z tego, jak mieszkając w Champ de Bon, to są takie na ostatnim piętrze pokoje dla służby w Paryżu, codziennie o 7:30 rano zbiegam w piżamie do budki telefonicznej, do której dzwoni moja mama, bo pracowała wtedy w centrali handlu zagranicznego i miała możliwość połączenia, zanim przyjdzie szef do pracy do Paryża. I ja płaczę jej w słuchawkę, a ona codziennie rano mówi, pakuj się i jedź na lotnisko. A ja jej mówię, jutro. I tak dotrwałam w sumie do momentu, kiedy udało mi się zacząć studia i skończyć studia na Sorbonie. Byłam też już wtedy, prowadziłam klub tenisowy, więc zaczęłam trochę lepiej zarabiać. Udało mi się jakoś stanąć powoli na nogi. Po zakończeniu tych studiów, jako jedyna dostałam pracę w IBM-ie. Zaczęłam rozwijać rynki Europy Wschodniej dla IBM-a.
To była taka śmieszna sytuacja, bo we Francji się wydawało wszystkim, że jeżeli jestem z Polski, to zapewne mówię też i po rumuńsku, i po węgiersku, i po rosyjsku, i po czesku. Nie można powiedzieć, żeby to miało, że miała tam jakiś wielki sukces. I zorientowałam się też, że dochodzę do pewnego sufitu, nawet jeżeli skończyłam studia, nawet jeżeli mieszkam już w Paryżu 9 lat, to nie potrafię sobie z tym wynagrodzeniem wynająć mieszkania w centrum Paryża. Dalej jestem cieciową, albo jeszcze byłam cieciową, dalej jestem cieciową w sali sportowej i codziennie o 5:30 rano muszę chlorem umyć brzegi basenu i wlać chlor, zrobić badania wody w jacuzzi i tam też dostarczyć chlor, więc moje piżamy i koszule nocne zawsze były przeżarte tym chlorem i widać było, że do niczego mnie to nie zaprowadzi. I wtedy przyleciał do Paryża mój kuzyn, z którym do dzisiaj współpracuję, który jest moim wspólnikiem. Zakochał się w naleśnikach francuskich i mówi, zostaw tą Europę, to się do niczego nie da dojść. To jest katastrofa. Zresztą wtedy w Paryżu było bardzo wysokie bezrobocie, chyba prawie 15%. On mówi, otwórzmy na Manhattanie sieć franchising naleśników francuskich. Warunek jest jeden, nauczysz się smażyć naleśniki. No i ja wtedy po tym, z tego IBM-a zrezygnowałam ku absolutnej rozpaczy wszystkich moich znajomych ze studiów, bo tylko ja miałam pracę i cofnęłam się, poszłam smażyć naleśniki francuskie w halach do drugiej w nocy. Po 3 miesiącach nauki, przejęciu wszystkich receptur, tam jest strasznie miły pan, któremu powiedziałam, że jadę na ten Manhattan, czy on mi może wszystko podać, on podyktował też te receptury. Kupiłam plaki, cały sprzęt, przerobiłam go na amerykański prąd, zapakowałam na statek i poleciałam do Nowego Jorku. Gdy wylądowałam w Nowym Jorku, to tego samego wieczora mój kuzyn, który nie próżnował, zaprosił mnie do restauracji i mówi, słuchaj, te naleśniki to jest świetny pomysł, musimy to zrobić, ale najpierw otworzysz taki mały biznes w Polsce, call center. A ja mówię, no ale co to w ogóle jest call center? On mi nic się nie martw. Nie było już biletów, więc jedziemy samochodem do Nowego Orleanu na show o call center. To jest 24 godziny jazdy non-stop, ja ci wszystko opowiem. I tak wsiadłam w ten samochód, pojechałam z moim kuzynem do Nowego Orleanu. Przez 4 miesiące przygotowywałam biznesplan dla call center. Jak to powinno funkcjonować, żeby było śmieszniej, czerpałam głównie z moich doświadczeń jak z Pizzy Hut. Tam przechodziłam wiele klasówek i do dzisiaj pamiętam, że kawa i herbata muszą mieć 80 stopni, że po 15 minutach musi wyjechać pizza. Wszystko jest unormowane, zapięte na ostatni guzik i tak samo wygląda wszędzie na świecie. Więc czerpiąc z tych doświadczeń i inspiracji, przygotowałam procedury obsługi klienta w call center. Byliśmy wtedy absolutnie pierwszym call center outsourcingowym w Polsce. Wszyscy pukali się w głowę i mówili, słuchaj, ale po co ty robisz do call center w Polsce? Przecież tam nie ma telefonów. To był 97 rok i rzeczywiście musiałam po znajomości załatwić linię światłowodową z telekomunikacji polskiej w Krakowie. I tak właściwie prosto z tej kelnerki zostałam dyrektorem generalnym w dużym przedsięwzięciu, gdzie poważni ludzie zainwestowali poważne pieniądze. Na szczęście, ponieważ byłam pierwszym pracownikiem, więc żadna zotówa mi do głowy nie uderzyła. Musiałam skręcać biurka, rekrutować wszystkich od samego początku i robić tam właściwie wszystko. I tutaj, proszę Państwa, cenna może dla Was kolejne jakieś doświadczenie, kolejna jakaś mądrość. Chciałam Wam od razu powiedzieć, miłe Panie, jak będziecie zaczynać ten swój biznes, że jak ktoś ma naprawdę dużego pecha, to odnosi łatwo sukces. Otóż my odnieśliśmy bardzo łatwo sukces. To była katastrofa. Bardzo szybko zdobyliśmy dużych klientów, wygraliśmy Philip Morrisa, obsługiwaliśmy Marlboro Adventure Team. Zadzwoniło do nas chyba w 2 miesiące 300 tysięcy ludzi, rozwalili centrale telefoniczne Tepsie po całej Polsce. Później wygraliśmy Bank Handlowy Prywatyzację, też Telekomunikację Polską Prywatyzację. Słowem, zatrudniliśmy bardzo dużo ludzi, otworzyliśmy bardzo dużo stanowisk i przeinwestowaliśmy. I po 2 latach dalszej walki musiałam stanąć przed tymi moimi 400 osobami w Krakowie i powiedzieć im w oczy, że ten amerykański dream, który im sprzedawaliśmy, właśnie zamienia się w koszmar i muszę ich wszystkich zwolnić. I to było najtrudniejsze doświadczenie, jakie miałam w życiu, jeżeli chodzi o biznes. Później walczyliśmy już w Warszawie. I jeszcze raz byliśmy na granicy bankructwa, kiedy to parę lat później straciliśmy głównego naszego klienta, Canal Plus, który generował prawie 50% naszego biznesu.
Natomiast w końcu po 11 latach udało nam się sprzedać już holding 5 przedsięwzięć, bo w międzyczasie też, odnosząc jakieś sukcesy, przejęliśmy naszych konkurentów i sprzedaliśmy w 2007 roku grupę kapitałową, już całą, Communication One, spółce giełdowej notowanej na giełdzie polskiej za duże pieniądze. Ja wtedy po raz pierwszy zarobiłam moje pierwsze poważne pieniądze, bo miałam opcje menadżerskie i byłam w pewnym sensie współwłaścicielem tego przedsięwzięcia. I wtedy, jak zarobiliśmy te pierwsze poważne pieniądze, Jana już nie pierwsze, ale też poważne, wymyśliliśmy sobie, że zrobimy fundusz, będziemy inwestować w fajne pomysły, fajne startupy, będziemy takim tak zwanym inwestorem pasywnym. To jest bardzo fajne określenie, bo ja do dzisiaj nie wiem, co ono oznacza. Przyszedł do nas taki młody człowiek z fajnym pomysłem, marka żywności ekologicznej. Myśliśmy sobie, dobra, genialnie, wszędzie na świecie ekologiczna żywność się sprzedaje, to my też przecież w Polsce też musi się sprzedawać, nie ma szans, zainwestujemy w niego. Bardzo szybko okazało się, że firma generuje koszmarne straty, że nie ma pomysłu na dystrybucję tej żywności, że żywność ekologiczna nie nafaszerowana tymi pestycydami i konserwantami, bo po prostu bardzo szybko się psuje, więc wywalamy to wszystko do kosza na śmieci. A jeszcze nasz wspólnik ma, powiedzmy, różną kulturę pracy. W związku z tym przejęliśmy jego udziały i tak to bardzo szybko stałam się prezesem spółki w branży, o której nie miałam bladego pojęcia, generującą koszmarne straty, bez żadnego pomysłu na rozwój. I trzeba przyznać, że to było trudne doświadczenie. Straciliśmy na tym parę milionów. Spółka nazywa się Majeco Life, istnieje do dzisiaj, aczkolwiek nie byłaby w stanie przetrwać i była już naprawdę bardzo blisko bankructwa. Wiedzieliśmy, że właściwie musimy to zamykać. I jak ostatni projekt byliśmy jeszcze wcześniej uzgodnionym sponsorem Food Film Festu. Ja wtedy z moją dyrektor generalną poszłam na ten Food Film Fest obejrzeć film i tam zobaczyłyśmy film o organic bazarach w Stanach Zjednoczonych. I natychmiast, wychodząc z tego kina, stwierdziłyśmy, że trzeba nasz biznes spiwotować i trzeba zrobić ekologiczny bazar ze zdrową żywnością. I tak powstał biobazar w fabryce Norblina. Ja jak z ramienia funduszu nieruchomościowego, dla którego pracowałam, zajmowałam się fabryką Norblina, więc w 6 tygodni żeśmy ten bazar odpalił. Ale nie myślcie sobie, że to od razu był sukces. To była dalej walka, zupełnie inna. Przez 2 lata dalej przedsięwzięcie było zupełnie nierentowne. I znowu było blisko porażki, ale nagle, i tutaj naprawdę nie wiem dlaczego, zaskoczył. Dzisiaj biobazar to są 3 dni w tygodniu w Warszawie, środa, piątek i sobota. Ponad 5000 ludzi przyjeżdża co tydzień zrobić swoje ekologiczne zakupy. Jesteśmy też w Katowicach i w Gdańsku, w Katowicach już też i w środę i w sobotę, w Gdańsku w sobotę, ale że nie było tak różowo, to Gdańsk jako nasze ostatnie baby walczy właśnie o życie i o to, abyśmy go nie uśmiercili, bo jego wyniki są dużo pod kreską. W każdym razie w konsekwencji tych różnych moich doświadczeń Dorota i Kasia poprosiły mnie, żebym została mentorką w programie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. I tutaj pomimo, że przez wiele lat wielokrotnie udało mi się podpowiadać różnym ludziom, moim młodszym koleżankom i kolegom, jak strukturować ich biznes, jak go rozwijać i z reguły przyznam się, że odnosili oni sukces, tym razem znowu porażka. Dwa razy byłam mentorką i zniechęciłam 2 moje mentee bardzo skutecznie. Pierwsza dziewczyna, bardzo fajna, naprawdę, miała świetny pomysł, chciała zrobić klub sportowy, nie będę wchodzić w szczegóły, bo może go kiedyś jeszcze zrealizuję. Była polską olimpijką, zdobyła zresztą medale na olimpiadzie i pomyślałam sobie, nie no, ja się znam trochę na sporcie, siedziałam w tych klubach, będą miała jej pomóc. I pewnie by mi się udało, bo nawet nie trzeba było dużo zainwestować, ale niestety jej matka, partner życiowy, cała rodzina tłukła jej do głowy bez przerwy, przestań robić ten swój biznes, idź na etat, miej pewne pieniądze, masz dziecko na utrzymaniu, co ty będziesz sobie głowę zawracać znowu jakimiś swoimi szalonymi pomysłami. I tutaj dla was bardzo ważna rzecz, nie wolno dać się zdołować najbliższym. O tym trzeba pamiętać. No i niestety ona się poddała, po prostu rzeczywiście poszła na etat i zrezygnowała w ogóle z tego projektu, a szkoda, bo jestem przekonana, że miałaby sukces. Druga z kolei, w drugiej edycji, miała bardzo fajny pomysł zarządzania
prywatnymi apartamentami i tak, w takim systemie apart hotel dla ludzi, którzy mają apartamenty, chcą je wynajmować, a nie mają czasu się tym zajmować. Myślę, że to zaczyna być częste zjawisko. Bardzo fajny pomysł, ona się na tym znała i tak dalej. Tu był z kolei inny problem. W ogóle nie miała czasu pracować. Permanentnie wysyłała mi SMS-y z jakichś różnych krajów i różnych miast przepięknych w Europie i na świecie. I ciągle miała już usiąść do tego projektu, który był taki fajny, no i nigdy nie znalazła na niego czasu. A wiecie już, że trzeba być bardzo, bardzo zdeterminowanym i naprawdę bardzo ciężko pracować, żeby odnieść sukces. No więc mentoring, porażka. Ale z tej porażki zrodził się pomysł, mianowicie Black Swan Fund. To jest fundusz, który stworzyłyśmy razem z innymi mentorkami, który ma pieniądze i inwestuje te pieniądze w wasze startupy. Zainwestowałyśmy już w 3 projekty, które się bardzo fajnie rozwijają. Jesteśmy siecią anielic biznesu, należymy już do EBAN-u, czyli do Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu i liczymy, że to przedsięwzięcie tym razem zakończy się sukcesem. Parafrazując powiedzenie o szczęściu, chciałam wam w związku z tym na koniec powiedzieć, że sukces to nie jest stacja, do której się przyjeżdża, tylko to jest sposób podróżowania, że po każdym sukcesie przychodzi porażka, że one się cały czas ze sobą przeplatają, ale zawsze następnego dna musi być trening. I na sam koniec, że nawet ślepej kurze trafi się ziarno, tylko musi dziobać. Dziękuję.